Wyobrażać sobie poszczególne etapy realizacji Twoich marzeń, to już w tym pierwszym wyobrażeniu odczujesz ach, tu jest jeszcze strach i obawa. Obawy i niepewności mogą spowodować, że już dawno powinnaś być, powinieneś być na Twojej nowej drodze. Szczęściu, spełnieniu, radości, miłości i obfitości, a ty nadal jesteś w tym punkcie wyjścia. Bo te strachy i obawy blokują jasność Twoich myśli. Te strachy i obawy, często podświadome, mówią, zostań lepiej w tej strefie komfortu, w tym co stare, co już znasz. Bo przecież lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Wręcz odwrotnie. Gołąb jest symbolem wolności, lekkości, radości, pokoju, harmonii, miłości. A szary wróbelek jest symbolem tej codzienności, tej walki o każde. Nasionko. Dlatego nawet takie przekonania, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu stworzyły istotę mroku po to, abyś siedziała, abyś siedział w tym miejscu, które jest szare, często niezadowolające, ale znane. Takie znane bagienko, w którym jest. W miarę ciepło. No, nie ma tego wszystkiego pięknego, co na zewnątrz, ale to znam i wiem, że czuję się w tym w miarę bezpiecznie. A co będzie, jak wyruszę tą nową drogą? Muszę nagle opuścić to moje bagienko, opuścić tą strefę komfortu, opuścić to, co znam. Co jest w miarę bezpieczne i wyruszyć może w niebezpieczną podróż? Co czeka tam za kolejnym zakrętem? Jak sobie poradzę? I tutaj zaczyna się to, co najważniejsze. To jest Twoja codzienność, w której jesteś, a to jest to, czego pragniesz. I teraz nadchodzi czas, by wyruszyć w dalszą drogę. Tak wskazują siły wyższe, ty wiesz, że zawsze mamy takie momenty odpoczynku, regeneracji, retrospekcji, popatrzenia na to, co było, wyciągnięcia wniosków, przygotowania się, i teraz jest ten moment takiego ostatniego przygotowania, i wkrótce wyruszysz w kolejny etap Twojej drogi. Przechodzisz przez kolejny próg. I w tym momencie o tym, co czeka na Ciebie za tydzień, miesiąc i za rok, decyduje to, co w Twojej głowie. Ty pamiętasz, ta energia maga myśli, słowa, działania. Myśli, które kształtują, słowa, które są jak zaklęcia, i działania, które są ich wynikiem. I tak, gdy jesteś na progu. I masz w sobie te wszystkie obawy, co też czeka na mnie na tej nowej drodze. A może coś się nie uda, a może będzie jeszcze gorzej niż w tym miejscu, w którym jestem teraz? To z pewnością tak się stanie. Bo nasze obawy lubią się materializować, czyli te negatywne scenariusze lubią stać się rzeczywistością, ale również te pozytywne i to jest najpiękniejsze. Najpiękniejsze jest to, że zarówno te negatywne, jak i te pozytywne myśli stają się rzeczywistością, oczekiwania stają się rzeczywistością. I tu jest ten klucz, ta tajemnica że te wszystkie oczekiwania są w twojej głowie. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, one są wynikiem różnych rzeczy, Przeżyć z przeszłości, tego, co żeśmy słyszeli od kogoś, co żeśmy widzieli u kogoś, i tworzą się te scenariusze. I teraz możemy tworzyć negatywne scenariusze, co to będzie, jeżeli pójdę w tym kierunku na pewno to się nie uda albo spotka mnie to, to, to i to, co spotkało te i te osoby albo możemy je zmienić na pozytywne. I. Z takim pozytywnym oczekiwaniem wyruszyć w dalszą drogę. Na zasadzie pójdę w tym kierunku i spotka mnie to i, to, i to, i to, i to, i to będzie pozytywne, piękne, będę się rozwijać, będę realizować moje marzenia, moje pragnienia, moje plany, pójdę drogą mojego powołania, mojej misji. Siła Wyższa wspiera mnie i będzie mnie wspierać na każdym etapie. Widzisz tą różnicę? Tu jest ten próg, i teraz ktoś przechodzi przez ten próg i ma negatywne oczekiwania? Zdecyduje się na ten krok, ale nie uporządkował tego, co ma w sobie, i te negatywne oczekiwania staną się rzeczywistością, i ta druga osoba, która przechodzi przez ten próg z tym pozytywnym oczekiwaniem, to pozytywne. Stanie się jej rzeczywistością, ale będzie jeszcze ta trzecia osoba, która w ogóle nie przejdzie przez ten próg, bo dojdzie do wniosku, że w tym szarym, bórem i ponurym, ciepłym bagienku no może nie ma tego, co by chciała. Żyje na takie półgwistka, czyli tylko takie pół płomyczka się w niej pali, ale przynajmniej w miarę ma bezpiecznie. I teraz pytanie. Czy przyjmiesz te przesłania od siły wyższej, naszej dzisiejszej 157. ceremonii, odważysz się przejść przez kolejny próg do kolejnego etapu Twojego życia z pozytywnym nastawieniem? Czy też zdecydujesz się przejść przez ten próg z negatywnym nastawieniem, negatywnym oczekiwaniem, czy też zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś? Zwróć uwagę na to, że siły wyższe już wiele, wiele, wiele razy dawały ci różne szanse, i nie wszystkie szanse udało ci się wykorzystać. Mnie również nie udało się wykorzystać wszystkich szans, które stanęły do mojej dyspozycji, bo ja również jestem człowiekiem również jestem podobnie wychowana w podobnym systemie jak i ty i miałam w sobie i na pewno mam jeszcze sporo różnych rzeczy do przepracowania. Dlatego tutaj nie ma nic złego w tym, że stchórzysz, zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, bo to jeszcze nie jest dla Ciebie odpowiedni czas. Nie ma w tym nic złego, że przejdziesz przez ten próg z negatywnym oczekiwaniem, coś negatywnego się wydarzy i będzie trzeba wyciągnąć z tego wnioski, ale idealnie byłoby przejść przez ten próg, zmienić oczekiwania na pozytywne i z tą energią iść dalej. Bo wtedy masz gwarancję, że w Twoim życiu pojawią się takie rzeczy, jakich oczekujesz, czyli te piękne i pozytywne. No tak, Pani Maria, ale jak zmienić te oczekiwania? To jest bardzo, bardzo proste. Wychodzę z założenia, że już mniej więcej wiesz, czego chcesz. W tej dziedzinie, w tej, w tej, w tej, w tej. Czujesz, co jest zgodne z Twoim sercem. Do czego pcha cię Twoje serce, rwie się Twoje serce, a co ci nie pasuje, nie odpowiada, co nie jest zgodne z Tobą? Tak mniej więcej, przynajmniej w zarysach wiesz, dobrze, to by było idealne, to wydaje mi się, że byłoby dla mnie spełnieniem, a to zupełnie nie. I teraz, gdy. Masz przejść przez ten próg do tego nowego i pięknego, bo Siła Wyższa mówi, że dokładnie to nowe i piękne. Teraz jest w energii, dlatego warto przejść przez ten próg do tego nowego w, kolejnym, w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach, nie w miesiącach, ale. Najpóźniej tygodniach rozpocząć to nowe, bo energia wyższa będzie Cię wspierać w tym wzroście, w tym co piękne i pozytywne. To, gdy masz przejść przez ten próg i wyobrażasz sobie, dobrze, moim marzeniem jest rozpocząć nową pracę. Wyobrażam sobie, że. Znajduję nową pracę, albo staję się osobą samodzielną, otwieram działalność gospodarczą i jak powinno to wyglądać. Czyli powolutku napełniasz tą wizję Twoją energią. Dobrze, wysyłam mój list motywujący tutaj, do tej firmy, na to stanowisko albo mniej więcej. No, do takiego działu chciałabym, chciałbym, abym została został zatrudniony, jak będzie to wyglądać? Pójdę na tą rozmowę kwalifikacyjną, i tutaj już się zaczyna. I odwrotnie, jeżeli decydujesz się na Twoją własną działalność, to pierwsze wyobrażenie będzie na zasadzie dobrze, idę do urzędu, zarejestrować moją własną działalność, i tutaj w tym momencie już się zaczyna. Gdy zaczynasz. Wyobrażać sobie poszczególne etapy realizacji Twoich marzeń, to już w tym pierwszym wyobrażeniu odczujesz, ach, tu jest jeszcze strach i obawa. I teraz, jak zmienić to na te pozytywne oczekiwania, aby to pozytywne pojawiło się w Twoim życiu? Dzisiaj będzie mnóstwo przykładów. Wysyłam mój list motywujący do tej konkretnej firmy na to konkretne stanowisko. Wyobrażam sobie, jak piszę ten list i wysyłam. I już pojawią się może negatywne oczekiwania. Ach, pewnie tyle osób już wysłało takie listy i może mają lepsze kwalifikacje niż moje. Hmm, a może już za późno na ten list motywujący? A może jest to źle sformułowane? A może w aktualnej sytuacji gospodarczej, finansowej to ogłoszenie już jest nieaktualne? Widzisz, negatywne oczekiwania, takie podświadome, już idą razem z tym listem do tej firmy, gdzie chcesz zdobyć to stanowisko.